Witajcie, witajcie. Dzisiejszy odcinek e, powinien być pełen przekleństw, ale już się dość na, poprzeklinałem dzisiaj sobie i w myślach, i dość się nawkurzałem, więc odcinek będzie spokojny, ale będę się starał oddać wam moje emocje, które mi dzisiaj towarzyszą, bo po prostu zalewa mnie krew. E, raport fiskalny dobowy ze sprzedaży e, wygenerowany w środę. Udało się wysłać 38 przesyłek i wygenerowałem 1002 zł przychodu, czyli 1000 przekroczony, za każdym razem jak jest 1000 przekroczony danego dnia, to jest uważam dobry dzień. Aktualnie ponad 71 tysięcy złotych przychodu. Tematem dzisiejszego odcinka jest nowa funkcja na Allegro, która wejdzie do oceny od 1 września, czyli skuteczność wysyłki. Pierwszym podpunktem skuteczności wysyłki jest listy przewozowe dodane w terminie. Czyli w ciągu, nie wiem, 24 godzin dodane listy przewozowe, jak widzicie, mam 100%, czyli 1206 przesyłek na 1207 zostały wszystkie listy dodane w terminie. Czyli mam 100%, czyli tak zwana popisówka. <grym> no. I myślę, że to będzie dodatkowe, to znaczy to będzie dodatkowy aspekt, żeby uzyskać tytuł super sprzedawcy. No i jak na razie ten aspekt jest u mnie naprawdę mega, mega dobrze. Na moich wszystkich aukcjach deklaruję wysyłkę w ciągu 24 godzin i praktycznie zawsze wysyłam w ciągu 24 godzin. Teraz widzicie wysyłka w terminie mam 96%. Udało mi się wysłać 1161 przesyłek z 1207 Terminie, czyli w ciągu 24 godzin, te 4% to tak naprawdę nie nadrobię tego, ponieważ to są jakieś tam oferty. Ludzie po prostu coś pokupowali i na przykład nie wybrali wzoru, muszę się z nimi kontaktować. Oni nie odbierają telefonów. Ludzie zakupili coś dwa razy, no i wiecie, i nie wysyłam wtedy podwójnie dzwonię. Czy wysłać w jednej paczce? No tak, można wysłać w jednej paczce i to już mi się nie zalicza i to jest taki margines błędu przy 100%. 1200 paczek, 50 przesyłek jest gdzieś tam takich. Wiecie, do wyjaśnienia, opóźnionych jakichś tam, ale to wszystko jest z winy klientów. Myślę, że chyba jedna przesyłka była z mojej winy, tak naprawdę, w ciągu całego miesiąca, ponieważ rzuciłem przesyłki w samochodzie i paczka została mi w samochodzie. Otwieram raz tam bagażnik, patrzę, leży sobie jakaś paczka nie niewysłana. Mówię, aha, patrzę, 2 czy 3 dni temu powinienem ją wysłać. Od razu wziąłem za. Poleciałem wysłać, zadzwoniłem do tego klienta, przeprosiłem, no bo to z mojej winy, no mówię, paczka walałaś w bagażniku, nie, nie zdążyłem jej wysłać. I teraz temat e, moich przekleństw ostatnimi czasy. Dostałem trzy negatywne komentarze. Pierwszy komentarz w to był taki, że zgodność z opisem 5 gwiazdek, obsługa kupującego 5 gwiazdek, koszt wysyłki 5 gwiazdek, negatywna opinia. Dzwonię do gościa, mówię mu. O co to chodzi, czemu negatywna? Nie jest pozytywna, niech pan przeczyta. Mówię, no nie, no jest negatywna. No dobra, mogę usunąć, bo jest pan miły. No i tak się udało. No ale co już zadzwonić trzeba było, to trzeba było czasu stracić i udało się tą opinię jakoś tam anulować. Kolejna opinia to była też jakaś tam negatywna. Yy, też wydzwaniałem dwa razy, trzy razy, nawet już nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale to też był jakiś taki banał, po prostu była ta negatywna opinia wystawiona. Mówię, dlaczego jest ta negatywna? Mówię, co się wydarzyło? Ona nie wie, to córka wystawiła, standardzik, córka wystawiła komentarz i rypnęła mi negatywa. Nie było powodu, nie było powodu, negatyw został usunięty. 1 sierpnia teraz widzicie negatywny komentarz, tak, bo dzisiaj jest 2 sierpnia, nagrywam odcinek i komentarz jest z 1 sierpnia. Zgodnie z opisem, jedna gwiazdka, obsługa kupującego jedna gwiazdka, koszt wysyłki jedna gwiazdka. Kopiuję sobie yy, numer klienta, wklepuję w sprzedaż, patrzę, klientka nie wybrała ani numeru przesyłki, znaczy nie, nie numeru przesyłki, tylko adresu do wysyłki, nie wybrała metody płatności, nie opłaciła przesyłki. Ta przesyłka jest po prostu nieopłacona, już jest dawno anulowana i zapomniana, nagle otrzymuje negatywną opinię. To była dzisiaj o 6 rano. Już tak mi się ciśnienie podniosło, że po prostu kawę nawet nie musiałem pić, bo sobie wstałem o 6, wbiłem sobie w, w opinię, patrzę, jest negatywna. Mówię ja. Czekałem do 10, żeby zadzwonić. I wytłumaczę kobiecie. A to córka, to córka. Dobrze, dobrze, ja usunę, ja usunę. Odcinek nagrywam o 18. Opinia nadal jest nieusunięta, muszę się płaszczyć, muszę. Teraz napisałem SMS-a, że prosiłbym o usunięcie, bo to wpływa na jakość mojej sprzedaży. Bla bla bla, i takie się płaszczenie. Powinienem, nie wiem, zadzwonić do tej kobiety, czy do. no, zadzwonić do niej i przez ekran jej. wiecie, trzasnąć dosłownie, no bo na jakiej podstawie wystawiać negatywną opinię, i potem ja muszę się płaszczyć i ganiać. Takiego miałem nerwa, i co powinienem powiedzieć? Kobieto, wycofuj to, o co ty odpierdzielasz, za przeproszeniem, nie? A nie, dzień dobry, czy mogłaby pani, a anu... trzeba być miłym, no bo nie usunie. No co, pojadę do niej i będę jej się do, do drzwi dobijał, żeby mi tego negatywa usunęła, się wkurzy, będzie miała w tyłku i negatyw zostanie z taką oceną. A zobaczycie zaraz, jaki to ma dalszy wpływ. Taka jedna ocena, dosłownie z tysiąca ocen, jaki to ma wpływ na jakość sprzedaży. To jest po prostu masaka. I trzeba zadzwonić, trzeba ładnie poprosić, trzeba być milutkim, a żyły wam się po prostu gotują, no bo... No bo powinienem zadzwonić i dosłownie opierdzielić i postawić, nie wiem, kobietę do przodu. Jak nie potrafię kupować na Allegro, to niech nie kupuje i niech takich cyrków nie odstawia. Czy tam jej córka. Nie, no nieważne, no. Kup... Skąd ta tej kobiety było kupione. I teraz zobaczcie, jak ta jedna ocena wpłynęła na jakość mojej sprzedaży. Polecenia od kupujących z automatu 99,5% zamiast 100% i 25 punktów już stracone. Zadowolenie kupujących miałem 4,5, 4,52, czyli zapisałem się do, czyli jako super sprzedawca byłem, no bo 4,50 to jest jakość super sprzedawcy, tak? Teraz zobaczcie, otrzymałem jedną negatywną ocenę i mam 4,92. Od razu punkty spadły mi tam chyba z 60 na 26. Czyli straciłem 30 praktycznie 5 punktów. I wyżej 25. No to zobaczcie ile punktów straciłem. I teraz gdyby, gdyby, gdybym się chciał ubiegać o status super sprzedawcy, no to nie ma szans. Bo nawet jakbym dostawał same piątki przez cały praktycznie miesiąc. Same, wszyscy by mnie oceniali super. No to nie nadgonię straconych tylu gwiazdek. No bo straciłem tam 4... 8, 12 gwiazdek mam straconych i nie nadgonię tego, czyli mogę być cały miesiąc bez statusu na przykład super sprzedawcy, ze względu na jedną, jedyną opinię, którą otrzymałem praktycznie niesłusznie i Allegro mi tej opinii nie usunie, bo oni się do tego umywają ręce, oni do opinii nic nie mają, ja powinienem zrobić tak, żeby ta klientka była zadowolona i żeby mi takiej opinii nie wystawiła, no normalnie to jest po prostu, no to jest nie wiem jak to nazwać, no to jest po prostu to co robi Allegro, no nie mogę tego nazwać słowami, bo by tu naprawdę same niecenzuralne szły. No bo sami widzicie. Kolejnym tematem jest moja paczka, która idzie z Chin. Tak jak wam mówiłem, przesyłka z Chin do Polski 3 dni. I teraz zobaczcie: wyjechało w Warszawie, przesyłka była 20. Minęło cały 11 dni sierp lipca i już 2 dni sierpnia. Jutro będzie 3 dni sierpnia. Minęło 14 dni przesyłka od 14 dni jest, leży na magazynie. Wyobrażacie sobie? 3 dni leci z Chin i 14 dni leży w, a, w agencji celnej na magazynie jest kontrola magazynu, kontrola magazynu. Już wszystkie dokumenty mam od razu wysłane. Wszystko mam załatwione. Piszę maile. Nikt mi nie odpowiada. Dzwonię na infolinie. Wszyscy mają to w tyłku. Napisałem, wyobraźcie sobie, oficjalną skargę. N nigdy nie pisałem żadnych oficjalnych skarg, bo to jest tylko strata czasu, no ale już się tak, jestem tak wnerwiony, nie wiem, czy powiedzcie mi, czy to u wszystkich przewoźników teraz tak jest, czy tylko w WPS. Nie, wiem, naprawdę byli tak, tak fajnie starali się i szybko załatwiali, jak nie, nie było przesyłek z Chin, wiecie, jak był kryzys. Teraz się kryzys skończył i mają wszystkich. Wszystkich. Nie wiem, czy wszystkich, no ale wszystkich mają w dupie. Niech zatrudnią dodatkowych ludzi. Napisałem skargę i już wam pokazuję, jaką otrzymałem odpowiedź. Dzień dobry. Ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz ta pandemia koronawirusa, jakość wszystkich, nie wiem, jakość wszystkich produktów, wszystkich usług, wszystko tak się opobniżało, bo każdy ma wytłumaczenie. Ze względu na koronawirusa. Kupujesz coś na Allegro, nie otrzymujesz, na przykład, albo otrzymujesz coś innego, ze względu na koronawirusa nie mamy tego i tego, czy może być coś innego, albo wysyłają. Ostatnio kupowałem parę rzeczy i dosłownie otrzymałem inne rzeczy. Mówię, ten koronawirus... Oh, dobra, koniec tego komentarza. Ze względu na pandemię koronawirusa, która spowodowała wzrost ilości importowanych przesyłek, czas przygotowania przesyłki do odprawy może być dłuższy niż zwykle. Jest nam przykro, że taka sytuacja ma aktualnie miejsce. Staramy się i pracujemy nad rozwiązaniem. Według informacji z naszego systemu, pracownik Agencji Celnej skontaktuje się z panem dziś do 11.05. W imieniu UPS przepraszamy za niedogodności. Nie, nie, odezwał się do mnie ten przedstawiciel. Miałem nadal w tyłku. I zobaczcie, zamiast zatrudnić to więcej ludzi, nie wiem, coś wymyśleć, nie wiem cokolwiek, no to oni mają to w dupie i piszą jakieś farmazony, jakieś maile. No, jestem po prostu taki zdrzeźniony, też powinienem do tego UPS-a rękę przez monitor wyciągnąć i jakiegoś liścia tam komuś puścić. To znaczy, to tak nawiązuje do takich memów w internecie krążących, że wiecie, że pojawia się ręka, komuś plaskacza sprzedaje z drugiej strony, bo, bo niektórzy ludzie by chyba tego potrzebowali i niektóre firmy. Och, dobra, koniec tego. Jutro nowy dzień. Pakowanie przesyłek po weekendzie. Także mam nadzieję, że jutro będę trochę zadowolony, że dużo będzie zamówień. Jak na razie nie ma aż tak dużo, no ale zaraz znowu będzie wypłata, zaraz znowu będzie trochę więcej tych zamówień i trochę fajniej się to wszystko rozkręci. Jednak tak jak wam mówiłem, siedzę, czekam na przesyłki. Do zapłaty mam duży VAT. Zapłaciłem tylko część, bo więcej nie miałem, zbieram cały czas pieniążki. I ten sierpień to będzie taki miesiąc, taki trochę lipy. No ale jakieś tam pomysły mam. Może jakieś pieniążki uda się zdobyć. Zobaczymy. To tyle na dzisiaj. Dzięki.